to parodia, którą urządza się wokół czegoś, co nazywa się budżetem obywatelskim. To jest parodia, to jest jakiś okład rzucony, ale tutaj nie chodzi o wysokość tych dzielonych podobno przez obywateli środków. Tylko problem w tym, że nałożone ramy, one praktycznie, te środki są podzielone, zanim otwarto jakąkolwiek dyskusję. Te środki to są, można powiedzieć, środki celowane, wokół których urządza się jakiś cyrk, który ma robić wrażenie obywatelskości. Rozdrobnione, przy czym większość tych środków ma zostać przeznaczone na rzeczy, których realizacja jest psim obowiązkiem samorządu. To jest bez sensu. To w żaden sposób obywateli do kreatywności, do pomysłów na miasto i tak dalej nie zmobilizuje. Na pewno nie tak realizowany, jak ma to teraz miejsce. Chcemy zaproponować, będziemy proponowali w naszym programie, żeby budżet obywatelski, jeżeli coś takiego w ogóle chcemy utrzymać, bo ja za chwilę powiem też o innych możliwościach, to było nie mniej niż 1% każdorocznego budżetu, żeby przyjęcie takiego założenia pozwoli niemal ten budżet obywatelski planować w perspektywie nawet większej niż jeden rok, bo duże przedsięwzięcia, duże pomysły wymagają pewności finansowania, czasami nie przez jeden rok, tylko nieco dłuższy, żeby to był co najmniej 1%, ale jednocześnie, żeby z tego wykluczone były pomysły, których realizacja należy do podstawowych obowiązków samorządu, bo to tylko wtedy będzie rzeczywiście mogło służyć prawdziwej obywatelskiej aktywności. I to będziemy proponować.